Tym filmem rozpoczynamy cykl filmów o badaniu zbieżności szeregów liczbowych i omówimy w nim coś, co zwykle nazywa się warunkiem koniecznym zbieżności szeregu. Ten warunek konieczny często jest niewłaściwie rozumiany i być może lepiej byłoby traktować go jako kryterium rozbieżności szeregu. W następnych filmach omówimy różne kryteria zbieżności, czyli warunki, jakie nałożone na ciąg AN gwarantują nam zbieżność szeregu AN, a my tutaj ten warunek konieczny przeformułujemy właśnie w duchu kryterium rozbieżności szeregu. Zwykle warunek konieczny formułuje się następująco. Warunkiem koniecznym zbieżności szeregu suma od N równego 1 do nieskończoności AN jest granica AN musi być 0, czyli granica tego ciągu AN musi być 0. I to jest warunek konieczny, ale to nie jest warunek dostateczny. To znaczy, jeżeli on nie jest spełniony, to szereg na pewno nie jest zbieżny. Ale jeżeli on jest spełniony, to nie wiadomo. Szereg może być zbieżny, może nie być zbieżny, jak to zobaczymy w następnych przykładach. Ale właśnie, przeformułujmy może ten warunek konieczny jako kryterium rozbieżności szeregu. Czyli jeżeli ciąg AN nie dąży do zera, to szereg od n równego 1 do nieskończoności AN nie jest zbieżny. Czyli mamy, jest to pewne kryterium rozbieżności szeregu. Oczywiście jeżeli ten warunek nie jest spełniony, czyli ciąg AN dąży do zera, to kryterium nie działa, po prostu nie wiemy. Prawda? To zdanie nie mówi nam nic o sytuacji, kiedy ciąg AN dąży do zera. Natomiast wiemy, że jeżeli nie dąży do zera, to wiemy, że ten szereg na pewno nie jest zbieżny. Zobaczmy teraz kilka przykładów. Zacznijmy może od takiego szeregu. Suma od n równego 1 do nieskończoności. 2n kwadrat minus n do trzeciej przez 7 minus 2n do trzeciej. Czyli to jest nasze an. No i zapytajmy się, jaka jest granica tego ciągu an. Spróbujmy zastosować to nasze kryterium do tego szeregu, czyli to jest granica przy n dążącym do nieskończoności 2n kwadrat minus n do trzeciej przez 7 minus 2n do trzeciej. Są tutaj, ile ta granica wynosi? Pomyślmy sobie najpierw może tak, co to znaczy. Granica mówi nam o tym mniej więcej, jak się szereg zachowuje, jak n jest bardzo duże. Więc pewnie możemy sobie pomyśleć tak, jak n jest bardzo duże, to czy w mianowniku mamy 7, czy nie mamy, to w porównaniu z 2n do trzeciej to nie powinno mieć znaczenia. Czyli możemy sobie pomyśleć, że to jest właściwie 2n kwadrat minus n do trzeciej przez minus 2n do trzeciej, prawda? Dla dużych n, z grubsza. Teraz widzimy, że możemy skrócić sobie n do trzeciej, prawda? Czyli to jest to samo już. Może n kwadrat, prawda, przez n kwadrat. 2 minus n przez minus 2n. Prawda? Teraz znowuż, jak n jest bardzo duże, to w zasadzie dwójkę pewnie możemy pominąć. I to jest minus n przez minus 2n, czyli 1/2. Czyli możemy się spodziewać, że jak n jest bardzo duże, to wyrazy tego ciągu niewiele różnią się od jednej i drugiej. Czyli że 1/2 to jest właśnie ta granica. Teraz tak formalnie to jak to dowodzimy? Dzielimy, może tutaj będziemy kontynuować, czyli możemy to wyrażenie inaczej zapisać. W tym duchu, prawda? Dzielimy przez n do trzeciej licznik i mianownik, czyli to jest granica, czyli tutaj kontynuujemy tę równość tu. Dzielimy przez n do trzeciej, czyli 2 przez n nam zostaje minus 1, przez 7 podzielone przez n do trzeciej minus 2. I teraz stosujemy odpowiednie twierdzenia o granicach, prawda, że granica ilorazu to jest iloraz granic, granica sumy to jest suma granic, czyli tak, tutaj w liczniku mamy ciąg 2 przez n, który nam dąży do zera, no i ciąg 7 przez n do trzeciej też nam dąży do zera. Wobec tego licznik nam dąży do minus 1 i mianownik do minus 2, czyli całość to jest 1/2, co nie jest 0. Czyli na mocy naszego kryterium rozbieżności ten szereg na pewno nie jest zbieżny. Pomyślmy teraz sobie o tym tak
o tym kryterium właściwie, także to jest bardzo intuicyjne kryterium, dlatego że no, ten szereg to jest w pewnym sensie, próbujemy dodać nieskończoną ilość wyrazów. Więc żeby taka suma miała w ogóle szansę być skończona, to każdy z tych wyrazów pewnie musi dążyć do zera. Jeżeli on nie dąży do zera, tak jak tutaj, czyli ta granica jest jedna druga, czyli jak n jest bardzo duże, to te wyrazy zbliżają się do jednej drugiej, to w gruncie rzeczy tutaj próbujemy dodać do siebie nieskończenie wiele wyrazów, z których każdy jest bliski jednej drugiej, no to mniej więcej jest jasne, że no nie możemy dostać skończonej sumy, prawda? Że ta suma przekroczy nam dowolnie zadaną liczbę. Jeżeli bardzo dużo razy będziemy dodawać do siebie jedną drugą, no to oczywiście taka suma nie może być skończona. Czyli ta suma ma szansę w ogóle być skończona, jeżeli ten ciąg dąży do zera. No? Czyli innymi słowy, jeżeli nie dąży do zera, to mamy gwarancję, że szereg nie jest zbieżny. Natomiast jeżeli ciąg dąży do zera, to kryterium się nie stosuje i wtedy nie wiemy, co się dzieje, musimy używać innych metod. I przykłady tego rodzaju sytuacji, to podstawowym takim przykładem, który można mieć zawsze przed oczami, to jest szereg harmoniczny, czyli szereg odwrotności kolejnych liczb naturalnych. Otóż no, jasne jest, że tutaj granicą jednej n tej, przy n dążącym do nieskończoności, jest 0. Prawda? No tym niemniej szereg harmoniczny nie jest zbieżny, czyli jest rozbieżny. No, czyli znowuż ten warunek jest konieczny, ale niedostateczny. Może się zdarzyć, że granicą ciągu AN jest 0, a szereg nie jest zbieżny, a może się zdarzyć inaczej, co jest w przykładzie następującego szeregu 1 przez n kwadrat. Tutaj znowuż granicą 1 przez n kwadrat jest 0, ale ten szereg jest zbieżny. No właśnie, ale nie z powodu tego, że 1 przez n kwadrat dąży do zera, tylko na mocy innych kryteriów. Czyli możemy tutaj, znowuż tak nieprecyzyjnie, ale intuicyjnie powiedzieć, że nie wystarczy, aby ten wyraz ogólny szeregu dążył do zera, musi on jeszcze dążyć do zera dostatecznie szybko, aby ten szereg był zbieżny. No a o tym, jak szybko i jakie są kryteria zbieżności, będzie w następnych filmach.